Witam ponownie, Marek Pyza. Kto wygra te wybory? Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? To pytanie będziemy zadawać teraz gościom. Będziemy się nad nim zastanawiać. A gośćmi są Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczpospolitej i kandydat z pierwszego miejsca na liście Kukiz15 w Wielkopolsce, a także Zbigniew Giżyński, wielki comeback do wielkiej polityki, piątka na Kujawach z listy Prawa i Sprawiedliwości. Na kujawsko-pomorskim. Bo by się mieszkańcy Pomorza troszeczkę czuli pokrzywdzeni, bo te regionalne niesnaski zawsze chyba są. Chyba Schneider jest szczątkiem też, bo to jest, jest jeszcze ziemia dobrzyńska, ale no tak, w województwie kujawsko-pomorskim. Kto ma wiedzieć, ten wie. Myślę, że wyborcy się nie pomylą. Panowie, o czym są te wybory? O co tu idzie gra? Tak najkrócej jak się da, panie marszałku. Znaczy, no, powinny być o polskiej polityce europejskiej, o tym, jaką politykę mamy prowadzić na forum europejskim. Bo z kampanii to nie wynika. Jaka, no właśnie, jaka Europa będzie bezpieczna dla niepodległej Polski, to powinny być tematy właściwe, ale rzeczywiście to się gdzieś rozjeżdża w zupełnie inne kwestie i czasami zupełnie niepolityczne w ogóle. To jest troszeczkę tak, że nikt nie ukrywa, mówię o ugrupowaniach startujących w tych wyborach, że jest to pierwszy krok w wyborczym trójskoku, tak na dobrą sprawę, który rozpoczynamy, a który za rok będzie miał swój finał w wyborach prezydenckich. Tak się złożyło, że wybory prezydenckie, rocznica wyborów prezydenckich jest w sobotę 25 maja, a 26 maja mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Więc dokładnie rok czasu rozdziela nas. I mamy po drodze jeszcze wybory parlamentarne, najważniejsze tak na dobrą sprawę, bo one będą kreowały naszą rzeczywistość polityczną w Polsce przez następne 4 lata. I słusznie pan marszałek zauważył, że istotne są wybory europejskie, bo one będą decydowały w dużej mierze, jaką Polska jako kraj niepodległy będzie miała pozycję w Unii Europejskiej, której jest członkiem, ale ta nasza pozycja oczywiście będzie w jakiejś mierze kreowana przez parlamentarzystów europejskich, natomiast główne możliwości kreowania polityki zagranicznej, bo jednak ciągle jest to na szczęście zresztą polityka zagraniczna, mają władze krajowe, a o tych władzach krajowych zdecydujemy jesienią, więc tak na dobrą sprawę te wybory są preludium do tego, co czeka nas jesienią. Znaczy, ja się z oboma elementami tej analizy pana doktora zgadzam, to znaczy i z tym, że to są prawybory. Tak. Wobec, mówię, to chyba za 20 lat, jak liczyłem, się tak zdarzy, tak, żeby w tak krótkim odstępie czasu było praktycznie wybieranie, bo powiedzmy dosłownie, wybieranie rządu, niezależnie od tego, że to są wybory parlamentarne, wybieranie rządu i wybory europejskie, czyli te prostsze z jednej strony, bo dwukrotnie niższa frekwencja średnio i te konsekwencje. No i oczywiście też zgadzam się, że głównym podmiotem polityki europejskiej, polskiej polityki europejskiej zawsze będzie rząd. Tym niemniej jest trzeci element, że naprawdę Europa nie będzie taka sama za 5 lat. W tej chwili ona pójdzie albo dalej w stronę państwa europejskiego, państwa Europa, albo no, cofniemy się ku tak naprawdę wzmocnieniu mechanizmu międzyrządowego, współpracy państw i tak dalej. W tym sensie one są bardzo ważne i byłoby bardzo niedobrze, gdyby te zasadnicze tematy, pytanie jaka Europa dla Polski, gdyby to zasadnicze pytanie utonęło wyłącznie w walce o władzę. Trochę to zasadnicze pytanie rzeczywiście tonie. Ta kampania była niekiedy przedziwna. Tak się skupiała na kwestiach a to światopoglądowych, a to na sprawach krajowych, na kwestiach socjalnych. Do tego wszystkiego sobie jeszcze przejdziemy, bo już jesteśmy w takim czasie podsumowań. Ale to pytanie, które widzimy na dole ekranu, kto wygra eurowybory, jak krótko by panowie na nie odpowiedzieli na dziś? Mamy jeszcze 3 dni ja kampanii. Ja mogę powiedzieć, kto przegra. W skali europejskiej. Przegrają europejscy socjaliści i wszystkie wyniki wyborów krajowych właśnie wskazują na to załamanie się tego tradycyjnego socjalizmu we Francji, w Niemczech, że pan Timmermans będzie głównym przegranym tych wyborów, zresztą bardzo dobrze dla Polski. To prawda, to natomiast nas cieszy. Kto wygra, no my jesteśmy obaj zaangażowanymi uczestnikami, nie tylko obserwatorami, no i ja osobiście... Ale słyniecie panowie z tego, że potraficie uczciwie rozmawiać publicznie. No tak, no, ale to jest zawsze samorealizujące się przepowiednie. Nawet trochę ja myślę, na kontrze że tak. Do interesów własnego obozu politycznego. Zaryzykuję tezę, że na gruncie polskim to w niedzielę, w zależności od tego, czy włączymy telewizję publiczną, czy włączymy jedną z największych telewizji prywatnych, to się przekonamy, kto wygrał, bo pewnie odpowiedzi będą dwie.
ponieważ wynik wydaje się na tyle wyrównany obu głównych ugrupowań, że zawsze można to tak, jak się chce zinterpretować. A nie jest tak, ja myślę, że z tych względów się wynik wyjaśni dopiero w poniedziałek, tak. Dlatego że pierwsze exit polls to mogą być naprawdę, to i to zupełnie bez złej woli, tak. Bo te wyniki sondaży są tak labilne, że naprawdę jesteśmy w dużym napięciu. I... Panowie, bo te wszystkie sondaże, które mamy w ostatnich tygodniach, one zakładają, że ta frekwencja będzie historycznie wysoka w wynikach wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie, nie, to oczywiście jest jakiś absurd, ale przypomnę, tak. Że dotychczas ona nie przekroczyła 25%, a te dobre sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości, zakładają jednak zdecydowanie wyższą frekwencję. Taką, że frekwencja dotknie progu 30%, z której strony, czy wyżej, czy niżej, to nie wiem. Ale myślę, że będzie minimum 35% minimum, około 10% wzrośnie. Są duże emocje. Emocje wywoływane dyskusją o sprawach krajowych. I przykład wyborów samorządowych, gdzie ta frekwencja wyraźnie skoczyła właśnie dzięki temu, że one były traktowane przez obie strony sporu politycznego główne jako taki element symboliczny oceny również dokonań rządu. I to spowoduje zapewne, że ta frekwencja wzrośnie, ponieważ ona była około 25%. Czuję, że około 35% to naprawdę będzie nieźle. No to będzie jakiś powód do radości. Z całą pewnością. Na kanwie tego, co się działo wcześniej. Byłoby... Panie doktorze, to przejdźmy już do konkretów i może przestańmy tak słodzić w tym studiu, bo panowie się pięknie zgadzają do tej pory. Posłuchajmy, co kilka dni temu mówił pan marszałek w swoich mediach społecznościowych. Chyba już tak miło między panami po tej wypowiedzi nie będzie. Posłuchajmy. W sprawach europejskich różnice między PiS i PO są bardziej różnicami stopnia niż istoty. No przekonaliśmy się o tym w czasie ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Dzisiaj obie partie chętnie przyjmują niemieckie propozycje budowy armii europejskiej, a my odpowiadamy, że nie zwiększa się kompetencji nieodpowiedzialnej władzy. Dzisiaj Europie potrzeba solidarności, a więc definitywnego zaniechania budowy Nord Stream 2, a nie zawłaszczania suwerennych kompetencji państw w dziedzinie obrony. 26 maja głosujemy przeciwko armii europejskiej. Panie marszałku, to najpierw pana dopytam, czy kilka lat temu, kiedy jeszcze kandydował pan w Sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, PiS-owi było dalej do Platformy? Znaczy, kilka lat temu mówiłem dokładnie to samo o traktacie lizbońskim, co dzisiaj. Kandydowałem jako kandydat Prawicy Rzeczypospolitej, dzisiaj kandyduję jako kandydat Prawicy Rzeczypospolitej. Ale z innej listy. Przez pięć lat prowadziłem tą politykę w Parlamencie Europejskim. Powtórzę tą generalną zasadę. Nie zwiększa się kompetencji nieodpowiedzialnej władzy. Można by mówić o bardzo wielu innych problemach, na przykład o tym, że dzisiaj PiS stoi tam, gdzie wczoraj postawiła Polskę premier Kopacz w sprawie konwencji stambulskiej, polityki genderowej. Co więcej, stoi bardzo świadomie, bo powiedział, że z tego miejsca się ruszyć nie chce, aczkolwiek ja wierzę, że no, przez nacisk opinii publicznej albo przez perswazję, przez przyjęcie argumentów z dobrej woli. My doprowadzimy do tego, że władze Rzeczypospolitej tą konwencję wypowiedzą. I można by te argumenty mnożyć, ale wrócę też do generalnej zasady, że naprawdę, i to apel do kolegów, nie zwiększa się kompetencji nieodpowiedzialnej władzy. Albo uważamy, że Europa jest prowadzona w złym kierunku i wtedy nie dodajemy im kompetencji takich jak nakładanie podatków bezpośrednio przez Parlament Europejski, jak budowa armii europejskiej, jak ośmiokrotne zwiększenie Frontexu, albo no wtedy powiedzmy, dlaczego w kraju mówimy jedno, za granicą drugie. Panie doktorze, dlaczego w kraju mówicie jedno, za granicą drugie? To nieprawda. Już śpieszę z odpowiedzią, ale zacznę od pewnego krótkiego przypomnienia, bo to będzie ważna rzecz, zresztą pan marszałek zapewne to potwierdzi. Bardzo eurosceptyczne stanowisko pana marszałka w stosunku do Unii Europejskiej jest znane od lat, także jak był członkiem i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam, gdy ponad 15 lat temu, gdy był kongres Prawa i Sprawiedliwości, gdy trzeba było podejmować decyzję o tym, jakie stanowisko Prawo i Sprawiedliwość w referendum akcesyjnym będzie prezentowało, to bardzo niewielka, bodajże 13-osobowa reprezentacja, jak pamiętam wynik tego głosowania, byłem członkiem komisji skrutacyjnej, się wypowiedziała, tak jak pan marszałek sugerował. Tak, to było niewiele w każdym razie. Ale pan marszałek konsekwentnie zawsze w tym zakresie prezentował stanowisko. Ja je częściowo jedynie podzielałem, mając podobny na przykład stosunek do kwestii traktatu lizbońskiego. Natomiast zupełnie się
nie zgadzam i dlatego o tym podkreśliłem, bo tak jak mówię, wiele z tych uwag podzielam. I ta władza europejska rzeczywiście w wielu obszarach jest niekompetentna i zwiększanie tych uprawnień byłoby błędem. Ale jeżeli chodzi o armię europejską i budowę struktur o charakterze obronnym, uważam, że nam jako Polakom powinno zależeć na tym, aby jednak zachęcać państwa europejskie, a konkretnie państwa Europy Zachodniej, a także Europy Środkowej, do tego, żeby zwiększać potencjał obronny Europy, bo my dzisiaj cały czas jesteśmy troszeczkę zdani... Ale co to znaczy zwiększać potencjał obronny Europy? Budować tę wspólną armię europejską, tak, czy nie? I przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby państwa europejskie chciały posiadać swoje armie. Bo my dzisiaj mamy problem taki, że troszeczkę oglądamy się tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone. W Europie Zachodniej w ogóle się tego problemu nie dostrzega, bo oni są przekonani, że etap wojen mamy za sobą. My, ponieważ jesteśmy troszkę na wschodniej flance i mamy za wschodem niestabilną sytuację, troszkę mamy większe jednak zrozumienie dla tych potrzeb. Ja i z tego powodu, ostatnio już kończąc, to pogodzić? I z tego powodu uważam, że powinno nam zależeć na tym, aby państwa europejskie dbały o te kwestie. Ja wyjaśnię nasze stanowisko, bo stanowisko pana doktora wydaje mi się wewnętrznie sprzeczne. Po pierwsze, 3/4 państw Unii Europejskiej należy do Przymierza Atlantyckiego, a ta 1/4 państw takich, no tu też są różne stanowiska, ale na przykład Irlandczycy definitywnie chcą zachować neutralność i zresztą dwa przegrane referenda europejskie w Irlandii to była właśnie kwestia neutralności. Stanowisko państw skandynawskich, Szwecji, Finlandii jest trochę inne, a stanowiska Austrii jeszcze inne, ale generalnie te państwa na razie chcą zachować neutralność, a jeżeli by z niej rezygnowały Szwedzi czy Finowie, to by weszli po prostu do Przymierza Atlantyckiego. I teraz wspólna polityka bezpieczeństwa, która jest w traktatach, to naszym zdaniem, mówię o stanowisku Prawicy Rzeczypospolitej, Kukiz 15, to powinien być akt bezpieczeństwa podpisany na zasadzie współpracy wzmocnionej przez należących do Unii Europejskiej członków Przymierza Atlantyckiego. I my powinniśmy w Radzie Przymierza prowadzić wspólną politykę opartą co więcej na zasadzie nie prymatu silniejszych, tylko na zasadzie potwierdzonej tej umowie solidarności z krajami zagrożonymi. I to będzie wspólna polityka. Ale panowie, tu postawimy ale kropkę po co w tym temacie. Ale powiem dlaczego, tylko wyjaśnię, dlaczego uważałem za wewnętrznie sprzeczne stanowisko pana doktora, bo pan mówi, że trzeba zachęcać, ja się z tym całkowicie zgadzam, do wydatków na przykład 2% PKB na obronę naszych partnerów, szczególnie zachodnioeuropejskich, bo w naszym regionie jest wygląda to lepiej niż tam. Natomiast jeżeli ta armia powstanie, to wiemy, jak działa ten mechanizm. To na zasadzie tak zwanego racjonalizowania wydatków będzie potężnym argumentem za likwidowaniem Narodowych Sił Zbrojnych. I temu jesteśmy przeciwni. Dobrze, to tu stawiamy kropkę w kwestiach bezpieczeństwa. Kolejny temat. Chciałem panów zapytać, jakie znaczenie będzie miała obecność w kampanii wyborczej, bo tak to musimy już nazywać, tego pana. Szariat to no mniej więcej w praktyce państwo wyznaniowe. Autor tych słów, a znam go długo i dobrze, jak mówi, że przed czymś chce bronić, to z reguły o tym marzy. To nie jest problem wydumany. Jak już wspomniałem, w Europie widzę bardzo wielu kandydatów na takich lokalnych wodzów. Na świecie, no różnie ich nazywają, jeden się nazywa prezes, drugi ajatollah, ale różnica jest relatywnie nieduża. Nie macie wyjścia. Jako ojciec i dziadek muszę wam dzisiaj tą jedną rzecz ostatnią powiedzieć. Nie możecie zostawić losu naszych dzieci i naszych wnuków w ich rękach. Nasze dzieci i nasze wnuki nigdy nam tego nie wybaczą. Idźcie do zwycięstwa. Polska znowu zadziwi świat i Europę. Wszystko w waszych rękach. To był, przypominam, przewodniczący Rady Europejskiej. Jak panowie szacują, to wystąpienie będzie miało wpływ na wynik wyborów, panie doktorze? Każde wystąpienie jakiś tam wpływ ma, ale nie przeceniałbym jednak pozycji Donalda Tuska. Wszyscy wiedzą, że przez ostatnie prawie już 5 lat pełnienia przez niego funkcji nie zrobił nic, ale to kompletnie nic,
żeby pozycja Polski w Europie była silniejsza, z władzą własnego kraju toczył spór, co jest rzeczą skandaliczną. Wspominany tutaj przez pana marszałka pan Timmermans, który nie jest już w koalicji ze swoim premierem Rutte, współpracuje dosyć zgodnie z władzami Holandii, być może licząc na to, że one uwzględnią go w nominacji. Na cichą aprobatę, tak, dla swojego stanowiska jako lider socjalistów. Dokładnie tak. I mimo, że jest liderem opozycji w swoim kraju, natomiast to, co robi pan Donald Tusk, jako były premier, a dzisiaj szef ważnej instytucji europejskiej, jest rzeczą absolutnie niebywałą. A jak to jest odbierane na korytarzach Parlamentu Europejskiego, takie zaangażowanie Tuska? Dwie rzeczy. Jedną dla Donalda Tuska, a drugą o Donaldzie Tusku. Dla Donalda Tuska ja proponuję, żeby on sobie o szariacie porozmawiał z panią wiceprzewodniczącą, wiceprzewodniczącą Mogherini, która będąc wiceprzewodniczącą i wysoką przedstawiciel do spraw zewnętrznych mówi, że islam jest przeszłością Europy, jest teraźniejszością Europy i trzeba zbudować w Europie przyszłości przestrzeń dla islamu politycznego. Więc ja proponuję, żeby pan przewodniczący Tusk o przyszłości szariatu w Europie rozmawiał z wysoką przedstawiciel do spraw polityki zewnętrznej, panią Federiką Mogherini. A druga rzecz o Donaldzie Tusku, ale to może w drugim... Tak, od razu? Od razu, druga króciutko. Rzecz, dlatego że pan doktor bardzo trafnie ujął to w płaszczyźnie obyczaju, etyki politycznej, szacunku dla własnego państwa, ale to jest skandaliczne zachowanie w stosunku do Unii Europejskiej. On kompletnie nie liczy się ze swoim statusem urzędowym, dlatego że gdyby, załóżmy, on był w miejscu właśnie wspomnianej pani Mogherini, czy przewodniczącego Timmermansa, czy przewodniczącego Junckera, który powiedział, że buduje komisję polityczną jako sui generis rząd, to wszystko by się jakoś mieściło, ale on ma kierować współpracą rządów europejskich, koordynować rządy. Ja zawsze będę powtarzał, obowiązkiem przewodniczącego Rady Europejskiej jest zachowanie równej sympatii albo dystansu do prezydenta Może Macrona. Może pan to, panie marszałku, przypominać powielokroć, tak. A Donald Tusk nie będzie chciał o tym pamiętać, ale najwyraźniej. Prawo... Kończymy w tej części, ale zaraz przez... wrócimy. Zaraz jeszcze porozmawiamy ja o przyszłości Polski w Europie. Prawa Marek w Jurek, Zbigniew Giżyński. Za chwilkę do państwa wracamy. Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Nasi goście nawet w przerwie bardzo emocjonalnie na ten temat dyskutują. Marek Jurek, Zbigniew Giżyński. Teraz pytanie... Nie, no, bardziej o łamaniu prawa w Unii Europejskiej przez władze Unii Europejskiej. Tak, no, bo to prawda. Ta wypowiedź Donalda Tuska odbiła swoje piętno na naszych rozmowach również zakulisowych. Ale już zostawmy pana przewodniczącego. Wszyscy wiemy... Zostawmy Donalda Tuska z jego europejskim poparciem. My byśmy chętnie go zostawili, gdyby on nam dał święty spokój. Rozmawiajmy o tej bo kampanii wyborczej. Ma przyzwolenie na to wszystko. Panie doktorze, czy pan nie ma takiego wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość po takim pierwszym okresie kampanijnym, kiedy narzucała agendę tematów, kiedy była piątka Kaczyńskiego, później dała się zepchnąć do defensywy i światopoglądowej, i w bardzo konkretnych sprawach, między innymi w sprawie ustawy amerykańskiej 447. Tutaj mieliśmy ostatnią wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie i chciałbym, żebyśmy do niej teraz wrócili. Posłuchajmy. Są tacy, którzy mówią, uchwalmy ustawę. Szanowni Państwo, przecież ustawę można zmienić w jeden dzień. Jest jedna gwarancja tego, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie II wojny światowej. Tą gwarancją jest władza Prawa i Sprawiedliwości. Troszeczkę Konfederacja was w tym temacie skutecznie podszczypała. To jest troszeczkę tak, że próbuje się tę sprawę wykorzystywać w kampanii wyborczej zupełnie niepotrzebnie. To jest działanie, zaryzykowałbym tezę, jednak w dużej mierze idące obok interesu państwa. Są dwa ważne elementy, o których trzeba konsekwentnie mówić. Pierwsza rzecz to jest święta zasada funkcjonująca w naszym porządku prawnym, także w amerykańskim porządku prawnym, że nie ma czegoś takiego jak ubieganie się o mienie, które jest niedziedziczone, tak bezspadkowe. I to jest w ogóle, nikt tego nigdy nie kwestionował i od tego w ogóle powinna się jakakolwiek rozmowa zaczynać. I drugi element ważny w przypadku mienia, którego spadkobiercy się znajdują. Mamy umowę polsko-amerykańską z 1960 roku, gdzie Polska zapłaciła Stanom Zjednoczonym i to Stany Zjednoczone
przejęły na siebie tego typu ewentualne roszczenia. W związku z tym te dwie sprawy powinny ucinać jakąkolwiek dyskusję. A jednak tych dyskusji nie ucinają i również sojusznicy pana marszałka, czyli Kukiz 15, są zaniepokojeni, nawet złożyli projekt ustawy. Tomasz Rzymkowski przygotował znakomity projekt ustawy, która daje Polsce to, co najważniejsze. To znaczy, ale pan doktor mówi, że to jest niepotrzebne. Jeśli ktoś to podnosi, to idzie wbrew interesom państwa polskiego. Bardzo zaniepokoiła mnie wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego. Nie wiem, czy ją drugi raz obejrzał, dlatego że tam padło takie sformułowanie. Ustawę można zmienić w jeden dzień, czyli implicite. Władzy nie można zmienić, tak? No, władza w jeden dzień się nie zmienia. Ta władza nie, w ciągu dnia wyborów. Ta władza jest... To bardzo groźne. To bardzo groźne twierdzenie. Wiadomo, że chodziło o to, że może się zmienić władza po wyborach i mimo, że będziemy mieli teraz dobrą ustawę, to ktoś ją w jeden dzień zmieni. Trudniej zmienić ustawę niż stanowisko rządu czy deklarację. Ta ustawa daje Polsce to, co najważniejsze, powtórzę. Godność, bezpieczeństwo i pokój społeczny. Bo w tej trzeciej kwestii to mam wrażenie, że z panem doktorem się zgadzamy, że pokój społeczny jest potrzebny i że eksploatacja tego kryzysu po ustawie 447 w Stanach Zjednoczonych jest bardzo szkodliwa i co więcej, w moim przekonaniu wszystkie te pomysły, żeby budować świadomość narodową na antysemityzmie, przecież one dają argument do tego, no, że skoro Żydzi są traktowani, polscy obywatele, skoro są traktowani jak obcy, to z tego się pojawiają te pomysły w deklaracji o Teresinie, żeby w takim razie jakieś instytucje, jakieś te były beneficjentem, tak, to uprawomacnia to świadczenie. I dlatego tu się zgadzamy, natomiast ta ustawa anty 447, ustawa Tomka Rzymkowskiego, ona w sposób znakomity daje i bezpieczeństwo, i poczucie godności, bo mówi godność, bo mówi wyraźnie, Polska nie ma żadnych materialnych zobowiązań z tytułu II wojny światowej. Pierwsi postawiliśmy czoła Hitlerowi, walczyliśmy o jak najszybsze zakończenie tej wojny, wypełniając również ze względu na aliantów zachodnich obowiązki sojusznicze na korzyść ich sojusznika sowieckiego, ale to był interes szybkiego zakończenia tej wojny. I wreszcie, po trzecie, skończyliśmy kraj pozbawieni niepodległości. W związku z tym nie mamy żadnych zobowiązań materialnych i mówię, na trzecie pokój społeczny, dlatego że ta ustawa przenosi sprawę i ja uważam, że bardzo niedobrze, że kierownictwo Sejmu w sposób zupełnie niezrozumiały... No właśnie, to jest pytanie, czy ta ustawa wróci w takim razie? No musi wrócić, panie, dlatego panie doktorze, że jest prawidłowo złożona, bo nie weszła do porządku obrad. Sejm nie jest własnością partii rządzącej. Ustawa będzie procedowana zgodnie z procedurami takie, jakie w Sejmie są przyjęte. Pan marszałek doskonale je zna i to nie jest tak, że jeżeli projekt jest złożony, to natychmiast jest procedowany, bo każda władza funkcjonuje... Jeżeli rząd to złoży, to jest natychmiast. Każda... No to, tak, ale... 48 godzin. Tak, tak, ale wiemy, że troszkę jest inna ścieżka projektów poselskich. I zawsze tak było. Również w czasach, kiedy pan marszałek kierował polskim Sejmem. Natomiast to jest zgłaszanie się do odpowiedzi, kiedy nas nikt o nią nie pyta. Ustawa 447 nie była skierowana w stosunku do Polski. Polska w niej nie jest wymieniona. Próba nagłaśniania, rozdmuchiwania tego, mając te dwie kotwice, o których ja mówiłem, czyli świętą zasadę prawa rzymskiego, która u nas obowiązuje, ona oraz umowę polsko-amerykańską z 1960 roku, jest błędem wykorzystywanym przez niektóre środowiska polityczne, w tym wypadku także przez pana posła Rzymkowskiego. Trochę tak, a trochę nie. Pomijam jego niegrzeczne nawet sformułowanie, które myślę, że panu marszałkowi się również nie spodobało, jego określenie Sejmu po tym, jak nie trafiła ta ustawa pod obrady, bo wykorzystując nazwę parlamentu izraelskiego, skleił ją z nazwą naszego parlamentu, pan poseł Rzymkowski. Myślę, że jest rzeczą złą, że się drwi z nazwy naszego parlamentu i z parlamentu innego kraju, nawet jeżeli robi się to, jak sądzę, w słusznej sprawie, tak mówił. Tak się nie powinno. To pokazuje to, o czym pan marszałek mówił, że próbuje się niekiedy te wątki uruchamiać w celach czysto politycznych, bieżących. Panie redaktorze, ja wyjaśnię ostatnie jedną słowo rzecz, w tej sprawie. Bardzo istotne. Kiedy wybuchł ten kryzys po ustawie IPN-owskiej na początku przyszłego roku, ja rozmawiałem z premierem, przekazałem mu swoje stanowisko i powiedziałem jedno. Jeżeli rząd nie będzie reprezentował tego poruszenia społecznego, to naprawdę z cienia wyjdą różne demony. Nie można się uchylać. Ustawa Tomasza Rzymkowskiego była znakomitą okazją, nawet rząd mógł ją przejąć, dlatego że zawsze będziemy prowadzić taką politykę, która zmierza do właściwych decyzji
państwa polskiego. Będziemy to robić po wyborach, a nawet w czasie wyborów, dlatego że celem naszej polityki jest polska racja stanu. No ta sprawa wróci i to, że rząd wielokrotnie, i to panie redaktorze, ale to, że rząd wielokrotnie się uchylał od zarządzania tym kryzysem, doprowadziło do tego, że rzeczywiście z cienia różne wychodzą. To pewien problem dla rządu, ale nie tylko ten Polski, temat. Dla Polski problem i tu się chyba wszyscy zgadzamy. Ale z cienia wychodzą, bo naprawdę pan poseł Rzymkowski, przy całym szacunku dla jego dobrej woli, nazywanie polskiego Sejmu tak, jak ja określił. Knejse to jest ładne. Do spraw trzeciorzędnych. No, istotą jest ta ustawa i marszałek powinien tą ustawę procedować. Kto wtedy te demony wyciąga? Że kalendarz pracy wynika z pilności potrzeb. Ale panie marszałku, czy pan nie kusimy się dalej, nie spieramy ustawę anty-447, ona wróci i na pewno my też będziemy wracać do tej rozmowy. Przypomnijmy sobie, co... Anty-447. Przypomnijmy sobie, co wcześniej działo się w kampanii wyborczej, bo mieliśmy taki moment, kiedy obóz rządowy był zdecydowanie na fali i to on narzucał tematy w tej kampanii. Przypomnijmy sobie jedno z najważniejszych wystąpień Jarosława Kaczyńskiego. Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500 plus od pierwszego dziecka do 26 roku życia, do ukończenia 26 lat, bez podatku PIT dla pracowników, obniżenie kosztów pracy, podniesienie sumy, która jest zaliczana właśnie jako ten koszt pracy. To znaczy w ten sposób obniżenie podatków, ale także mamy w planie obniżenie PIT-u tego pracowniczego. Czwarta sprawa to pomoc dla emerytów. Taka trzynastka w postaci najniższej emerytury, 1100 zł dla każdego emeryta w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe, no to jest głównie PKS, zostały zredukowane o połowę z prawie miliarda przejechanych kilometrów do niespełna pół miliarda. Przywrócimy to, przywrócimy ten miliard, przywrócimy połączenia. I to właśnie wystąpienie przez kilka tygodni zelektryzowało debatę publiczną w Polsce i właściwie zdominowało, można powiedzieć. Później mieliśmy jeszcze propozycję transferów socjalnych dla wsi, ale później z kolei PiS dał się zepchnąć do defensywy. Już nie pamiętamy o tym, co się działo na początku tej kampanii wyborczej. Teraz to wy jesteście reaktywni. Co się stało, panie doktorze? Każda kampania ma swoją dynamikę i rzeczywiście tą dynamikę na początku nadawało Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że nadal nadaje. My troszeczkę odbieramy nieraz naszą rzeczywistość polityczną przez to, co się dzieje w mediach. Myślę, że społeczeństwo w dużej mierze jest troszeczkę obok tego całego medialnego zamieszania, które zostało uruchomione i jeszcze wyjątkowo, absolutnie niesłusznie, bez jakichkolwiek merytorycznych przesłanek, próbuje wciągnąć się w tą politykę, a zwłaszcza poszczególne formacje polityczne. Mam na myśli tutaj głośny film pana Sekielskiego. Przy całym szacunku dla dramaturgii podejmowanych tam problemów, upolitycznienie go i wrzucenie do bieżącej polityki jest rzeczą skandaliczną, bo ja bym nigdy nie śmiał oskarżyć Platformy Obywatelskiej, która zawsze opowiadała się za łagodnymi karami, także dla pedofilów, nigdy bym nie śmiał oskarżyć ich o to, że sprzyjają tego typu strasznym zbrodniom, a oni to zrobili i robili to cynicznie, przy całkowitej świadomości tego, że żaden obóz polityczny za tego typu zaniedbania nie ponosi odpowiedzialności. Panie marszałku, czy to był skrupulatnie narysowany scenariusz odwrócenia tej kampanii wyborczej? Premiera tego filmu miała miejsce 2 tygodnie przed wyborami, więc no to już został wrzucony na YouTubie. Więc na pewno jego autorzy mieli zupełną swobodę wyboru terminu, tego nie narzucił im żaden producent, żadna sieć kinowa. No po prostu wtedy go umieścili. Niewątpliwie, ja tu powiem jedno, że jestem w ogóle przeciwny, znaczy wybory to powinien być czas bilansu. Pokazaliśmy tutaj tą piątkę, ja byłem przeciwny zawsze budżetom wyborczym, dlatego że to nie sprzyja
poważnej rozmowie. Wybory to powinien być czas bilansowania polityki, a nie zaskakiwania oponentów, bo oni zrobią to samo. W Polsce pierwszy budżet wyborczy to był bodaj budżet premiera Millera. Takie ewidentne użycie w wyborach. No i tak samo w tym wypadku. No to, co się w tej chwili dzieje, zupełnie nie zmierza do poważnej dyskusji o bezpieczeństwie dzieci. A swoją drogą ja się bardzo dziwię, że w czasie tych ostatnich zmian, które proponował rząd w związku z tym, z tą tragedią pedofilii, no nie wrócono do popieranego przecież kiedy w 2014 roku przez PiS, odrzuconego przez PO i pora do tego wrócić, projektu Stop pedofilii. Znakomitego projektu, przeciwko któremu cała Platforma głosowała. Na razie mamy zapowiedź premiera, że będzie specjalna komisja badająca wszystkie przypadki pedofilii w Polsce. Na szczegóły czekamy i tu musimy skończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Marek Jurek, szef prawicy RP, jedynka Kukiz 15 w Wielkopolsce, a na Kujawach i Pomorzu. Piątka z listy PiSu to dr Zbigniew Giżyński. Dziękuję bardzo za spotkanie. Kto wygra wybory? Dowiemy się może już w niedzielny wieczór. Bądźcie państwo z nami do tego czasu i wtedy również, bo wieczór wyborczy na antenie telewizji w Polsce.pl też będzie. Zapraszam już dziś. Do zobaczenia.